Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Moi drodzy, zapraszam was na mega pojedynek najlepszych samochodów Need for Speed World. I są nimi Pagani Zonda Cinque, Agera, Koenigsegg Agera, McLaren F1, Lamborghini Aventador oraz Marussia B2. Marussia B2 może nie jest aż tak dobrym samochodem jak pozostałe wymienione, ale dla dobra właściwie tego testu chciałem, abyście może mieli też jakiś punkt odniesienia co do innych takich samochodów, które możemy mieć na przykład za IGC, i chciałem, żebyście też może zobaczyli, jak radzi sobie Marussia B2 wśród tych najlepszych samochodów w klasie S. Więc spośród tych najlepszych najgorzej stuningowana była Pagani Zonda. Ale wyniki Pagani Zondy wcale nie są takie złe. Będziemy ścigać się na trasie Highway 201 i zobaczcie, jak to wygląda. No i moje wnioski są takie. Najgorzej poradził sobie Lamborghini Aventador ze względu na to, że miał naprawdę niezłe części tuningowe zainstalowane, a osiągnął właściwie najgorszy czas. Bardzo dobrze poradziła sobie Pagani Zonda Cinque, która mimo słabych części osiągnęła całkiem niezły czas, nawet lepszy od Lamborghini Aventadora. Później bardzo dobrze poradziła sobie Marussia B2 na tej trasie, mimo niskiej dosyć prędkości maksymalnej, ale jednak na zakrętach radziła sobie po prostu świetnie i bardzo dobrze mi się nią jeździło. Koenigsegg Agera dzięki dobremu przyspieszeniu i dość dobrej prędkości maksymalnej można było osiągnąć dość dobre wyniki na prostych. No i oczywiście niezwyciężony McLaren F1, który po prostu na zakrętach miażdżył i żaden samochód nie może się jemu równać, niestety, bo jest to drogi wóz w Wordzie i dość uniwersalny przez to. I mimo że miał tylko części profesjonalne, tak jak w innych samochodach miałem Ultra, poradził sobie najlepiej aż o 2 sekundy, wyprzedzając najlepszą Agerę. Tak więc no, na tej trasie zwyciężyła F1, a z takich normalnych samochodów najfajniej mi się jechało w Pagani Zondzie Cinque, z tego powodu, że no, po prostu bardzo dobrze było mi opanować ten wóz. Także moim zdaniem chyba zwycięzcą na tej trasie, nie patrząc na czas, ale patrząc na inne aspekty, jak właśnie niskie, słabe części tuningowe, wygrała Pagani Zonda Cinque na tej trasie.
Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!